Zespół profesora Adama Witkowskiego przystępuje do operacji wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej. Dziś pacjentem jest pan Longin, u którego wykryto zagrażającą życiu wadę serca. Początkowo zacząłem odczuwać nierytmiczne bicie serduszka. Duszności były, nie czułem się dobrze, wchodzenie szybciej po schodach, zakupy robić, chodzić dłużej, torby trzymać. No to było już wysiłek. Ciężkie objawowe zwężenie zastawki aortalnej prowadzi w szybkim tempie do zgonu, jeżeli nie jest odpowiednio leczone. Połowa z tych chorych zwykle umiera w ciągu 2-3 lat od pojawienia się tych objawów. Dzięki współczesnej medycynie w ludzkim ciele można wymienić uszkodzoną zastawkę. Używa się do tego protez wykonanych z tkanki zwierzęcej lub ludzkiej, pobranej od zmarłych dawców. Stosowane są też zastawki wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub ceramiki. Niestety, często operacje wyklucza stan zdrowia pacjentów. 30-40% chorych, którzy wymagają praktycznie natychmiastowej wymiany tej zastawki, jest dyskwalifikowanych od klasycznej operacji kardiochirurgicznej z uwagi na zbyt wysokie ryzyko tej operacji. Od kilku lat w Polsce stosuje się przełomową metodę wszczepienia protezy zastawki. Odbywa się to bez otwierania klatki piersiowej. Dzięki temu pacjenci, którzy w ogóle nie kwalifikowali się do operacji, teraz mają szansę na powrót do zdrowia. Zastawka umieszcza się w cienkim, elastycznym cewniku, a następnie wprowadza się przez małe nacięcie do tętnicy udowej. Następnie naczyniami krwionośnymi zastawka wędruje w górę ciała, aż do lewej komory serca. Tam kardiolodzy interwencyjni umieszczają ją w miejsce starej. Wkrótce nowa zastawka przejmuje funkcję tej uszkodzonej. To serce zacznie pracować w normalnych warunkach, czego od pewnego czasu nie miało. Ono pracowało w warunkach, które są warunkami, do których serce jest niezaprojektowane, jeśli tak można powiedzieć, więc to serce może nie tyle odmłodnieje, co odżyje. Wbrew pozorom, to nie są rzadkie operacje. A którym pacjentem był pan Longin? Był pacjentem 469. Od tego czasu już zrobiliśmy kilkadziesiąt więcej tych zabiegów, także chyba przekroczyliśmy 500. Odwiedziliśmy pana Longina w 6 tygodni po operacji i oto co nam powiedział. Po operacji 3 dni zacząłem lepiej chodzić, lepiej oddychać. Nie męczyłem się. Poczułem się w ogóle lepiej. Codziennie pokonuję 1,5 do 2 kilometrów. Na spacery chodzę. Po zakupy. Normalne życie prowadzę jak kiedyś. Chodzę normalnie jak każdy człowiek, który mieszka w bloku. Przed zabiegiem. Po 7 schodkach już byłby bardzo zmęczony. W metrze. 43 schodki pokonałem. Kiedyś bym tego nie zrobił. Chciałem serdecznie podziękować profesorowi i jego zespołowi za wszystko, co zrobili dla mnie. Rzadko chyba można oglądać pacjenta w rekonwalescencji po takim czasie. No, wygląda świetnie i świetnie się rusza i widać, że odżył po prostu. Jak wskakiwał po schodach. Tak, kiedyś sam powiedział, że nie mógłby tego zrobić, bo zwężenie zastawki aortalnej bardzo ogranicza aktywność życiową. Podczas takiej operacji, którą obserwowaliśmy, nie rozcina pan klatki piersiowej, nie zatrzymuje pan pracy serca. Nie, my to robimy. Czym tkwi sekret tej metody? To jest metoda w stosunku do kardiochirurgii mało inwazyjna. To właściwie my o niej nawet nie mówimy operacja, tylko zabieg. Najczęściej jest zrobiona, wykonywana w sedacji, czyli w takim lekkim przyśpieniu, tylko bez konieczności intubacji pacjenta i w znieczuleniu miejscowym. My przez skórę nakłuwamy tętnicę udową i przez to nakłucie wprowadzamy zastawkę. To coś. To coś. Tylko wygląda wtedy to inaczej. To wygląda inaczej, bo to jest stent zbudowany z nitinolu, czyli z takiego materiału, który jest stopem niklu i tytanu i który ma pamięć kształtu. To znaczy, że jeśli my go zwiniemy i wprowadzimy tutaj na cewnik i na to nasuniemy osłonkę, to w temperaturze ciała, jak tą osłonkę
ściągniemy, to on z powrotem się odkształca do tego kształtu, który jest zapamiętany.